Hej, 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 z tej strony, jesteśmy na grzybkach. Jest zimno, rano i ciemno i mokro jeszcze. Na razie znaleźliśmy tylko muchomory. Jaki prawdziwek? Piękny. A tu jest drugi. Jaki piękny. Prawdziwki. Bliźniaki. Rado! Chodź walczyć! Tak, jest to nasza Edwardsa. Co? Boj. Znalazłem sobie wszystkie, ja tu nie nocham. Gdzie? Nie! Nie, idź tam! Wytachnij! Wytachnij z ogon! Wytachnij! Nie, boi mi się! A ja? Tak kuchni! A ja tam nie wejdzie, tam nie ma gdzie wejść. Zdjęcie ten kamień, bo co tam jest. Salamandra! Chodź tu, ty kre. Ten kamień zdjęcie. Dać mi jakiś patyk. Ten kamień zdjęcie, a ona jest tu, ona nie wejdzie tam, ona tam nie ma sobie schować. Jeszcze jej ubliżę. Nie ubliżę. Jeszcze jej coś zrobię. Aha, zakopała się. Biedna, ona się boi. Nie jest wcale wielka, jest wielkości może tak dłoni. Słuchajcie, to jest niesamowite uczucie. Jak człowiek pójdzie gdzieś do przyrody, idziesz sobie na grzyby, zbierać sobie grzyby, a trafisz na taką perełkę. Nigdy nie widziałam jeszcze w życiu salamandry na wolności. W ogrodzie zoologicznym tak, ale nie na wolności. Salamandra, ale ta jest bardziej żywa. Chodź tutaj, ty krasawica piękna. No zober si o domu. No chodź, chodź, no. Aha, a ta jest jakaś żywsza. Tamta była jakaś powolna. Ale wiesz co, może to dlatego też, że pada deszcz, wiesz? To może dlatego, że pada deszcz, tak wyłażą. Tyle lat po lasach chodzę, w życiu nie widziałam na oczy salamandry, a tutaj dwie, aha. No, na bokach głowy, z jednej i z drugiej strony. I przez całą długość ciała ma takie kropeczki. Aż to mi się wydaje, że dlatego, że pada deszcz, jest tak wilgotne, mokro, że one sobie tak biegają, bo w tym lesie już byłam nie raz i nigdy nie spotkałam tutaj. Patrzcie, jak tu jest stromo. Niesamowite. O, jakie fioletowe grzyby znalazłam. Wysłanie fioletowe. Możecie napisać w komentarzu, co to są za grzybki. Czarne z wierzchu, a fioletowe w środku. A tu jest trzecia, ale ta jest chyba największa z nich. Ale jakie one mają nogi fajne! Moje nogi jak żaby! Zobacz, jakie ma nogi! Aha, no ale nie chcę iść teraz. Aha, teraz to aj bierz. No ty krasawica! Tup, tup, tup! A trzecia jest... Już na zupełnie niskim terenie. Trzy sztuki. Niesamowite. Coś co... Krzywy straszyłam. Coś co się nie zdarza. Myślę, żeby trzy sztuki znaleźć. Żadą? No to jest w ogóle jaka żywa.
patrz, patrz. Co, atakujesz? Atakujesz kamerę? Dobra, otocz, aha. To jest krasawiec, co? Zdrowo, tu si go našel? Undam. Tu jest ambona. A tutaj mamy wiśniejsze zbiory. Piękne, niesamowite. Dorodne prawdziwki. Żelkę. Tutaj mamy w miseczce. Za chwilkę będę czyścić koźlaczki. Podgrzybki tutaj są. Nawet kania. Piękne podgrzybki. Jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mam tutaj. Tutaj jest taki miks. To są prawdziwki. Możecie oddać. Także w sumie mam co robić. Będę robić grzybki w occie. Już mam przygotowane, tylko pokrojone prawdziwki do zamrożenia. Także uważam nasze dzisiejsze zbiory za udane. To tylko z jednego dnia. Thank you.